wszystkim jeszcze raz powiedzieć dobry wieczór. Powitać nas w turniówce 93 w Technikum Leśnym. Idź żadnym w celu idzie. Nasz kabaret, znany wcześniej z przedstawienia, ugrupowanie poetyckie Skafander and goście, chcieliby ponownie zaszczycić Państwa swoim występem. Będzie to parodia zdawania egzaminu dyplomowego. Liczę na wyrozumiałość ze strony nauczycieli i dobre poczucie humoru. Mam nadzieję, szczególnie ze strony nauczycieli, którzy będą nas właśnie egzaminować przy zdawaniu dyplomu. Więc za chwilę wejdzie komisja egzaminacyjna w składzie. Profesor Wojciech Dycz-Mikrobiel. Inżynier Telesfor Mygła. Oraz technik leśnik dyplomowany Gustaw Liściasty. Biocenozy leśnej. Maketa. No chłopie, za bardzo to się nie wysiliłeś. No wiemy to zrobić. Myślę, że pomyślę, to nie tak. Może chłopcze, pytania wylosujemy. Wiatr i pioruny. Odpowiadając na pierwszą część pytania. Słabo, ale stale wiejący wiatr powodować może duże szkody w drzewostanach położonych na zbocza gór, na wybrzeżu morza, a także na... Może przejdziesz do pioruny. Odpowiadając na drugą część pytania. Na pioruny najbardziej narażone są drzewa wysokie, położone na gruntach podmokłych, dobrze ukorzeniane, takie jak dęby sosny, modrzewie, świerki, jodły. A co wiesz o łabędziu? Łabędź. Łacina cygnus olor, rozpiętość około 1,5 metra, waga ponad 10 kilo. Chłopie, nie o to chodzi. Może jakieś pytanie pomocnicze? Właśnie ja ci dałem pytanie pomocnicze, masz sobie powiązać ze swoim... Łabędź pływa. Pływa, co? Nie co pływa? No pływa. No chłopie, dałem ci pytanie. Mógłbyś sobie powiązać to z tematem. Od razu mógłbyś powiedzieć, że łabądź pływa, wiatr go dmucha i biorąc w niego nie trafi, nie? Trzeba było tak powiedzieć prosto, byś miał piątkę, chłopcze. Swobodnie piątka. Swobodnie. Przeczytasz na tabeli o... Do widzenia. Co umiałeś. Całkiem dobry był, nie? A teraz nie umiał. Nie no, ja do niego nic nie mam, ale... On chyba nie powinien zdać. Dzięki. Jeden. Dzień dobry. Co to przyniosłeś tutaj? Ja tu mam do zaprezentowania moją pracę dyplomową. A co to? To jest specjalne, nowoczesne urządzenie do straszenia sujek. Ja je pokażę, jak to działa.
Sobie. Przejdziemy. Na pytanie, dokarmianie bażancików w pierwszych dniach życia. A cóż to za durne pytanie jest? Nic nie wiem na to pytanie i nie będę dużo gadał. Nie nauczyłem się. Bażanciki są ptakami, a więc wypluwają się z jaj. Wykluwają się z jajek i po wykluciu, żeby żyły, muszą jeść. Muszą jeść. I podaje im się jaja do jedzenia. I, ale to jest trochę takie dziwne, no. Bo one się wykluwają z jaj i jedzą jaja. Więc to jest moim zdaniem taka pewna forma kanibalizmu. Tylko że o tyle ten kanibalizm jest szczęśliwy, że one zjadają jaja, a nie swoich towarzyszy od koryta. No. Wracając do żywienia, to można podawać bażantom najwyżej 4 jaja tygodniowo. Dlatego że jak one będą jadły za dużo tych jajek, to im podskoczy poziom cholesterolu we krwi i może to powodować masowe zawały wśród hodowli. Na przykład jak one się wystraszą, bo się zgasi światło w klatce. No to do tego nie można dopuścić. No bo jak one będą strachliwe, to jak one będą patrzeć w oczy, jak myśliwy będzie celował? Bażant musi stać dumnie i patrzeć w lufę. No, o, śmiało, nie? A w ogóle to przecież to by była zaradocha z takiego polowania. Widzisz, taki idzie bażant, nie? Ogon, kurde, 1,5 metra. I już go mierzysz, już go ten, a on nagle cię zobaczył i... No i co to za radocha do martwego bażanta strzelić? Nie żadna, nie? No dlatego w hodowli bażantów musimy duży nacisk położyć na odwagę bażantów, dlatego przeprowadzamy wiele licznych psychotestów, testów fizycznych, takie sprawdziany Chromińskiego na przykład. I po prostu musimy główny nacisk położyć w tej hodowli na oswojenie bażanta z bronią. Po prostu trzeba dosypywać śrutu do żarcia, wrzucać łuski do zagrody i przez całe dnie mierzyć do tych ptaszyli z nienabitej broni, pstrykając sobie tymi cynglami, że to jest niby nic groźnego, taka flinta. Wtedy ten bażant sobie myśli, kurde, co za zabawka, frajer biega, i myśli, że coś mi tym zrobi, a tu nic. No i się nacina, ale jaka jest radocha. Patrzy sobie w tą lufę i mówi, hehe, to ty mi chcesz tym zrobić, nie? A tu ba! No, w ogóle to
przy tej hodowli trzeba zwrócić głównie uwagę na to, żeby broni bażantom nie dawać do rąk. Bo może się przyzwyczaić taki bażant do broni, może nawet dochodzić do takich aktów jak po prostu, że ptaszek nabiera chęci odebrania tej broni myśliwemu. Kiedyś z eksperymentalnej hodowli bażantów uciekł pewien bażant nazwany bażantatorem i przy pomocy sztucera wystrzelał całe koło łowieckie. Poległych pochowano na siedlisku Boru Suchego. Jeżeli chodzi o dokarmianie bażantów, to to już myślę, że to wszystko będzie. Wszystko będzie. Takim to sposobem skończył się dzisiejszy egzamin dyplomowy. Następnie jutro.